Witam serdecznie o poranku w kolejnym aceranku. Dzisiaj zajmiemy się takim potocznym powiedzeniem, dość popularnym w niektórych kręgach chrześcijańskich, które brzmi mniej więcej tak: miłość jest najważniejsza. A ja mam pytanie do tych apostołów tego stwierdzenia. A w którym miejscu w Biblii to znajdziecie? Może bylibyście łaskawi znaleźć taki odpowiedni werset i wysłać do mnie taką informację. Obiecuję, że publicznie tą sprawę wtedy nagłośnię i powiem oczywiście, że się pomyliłem, że jednak miłość jest najważniejsza. Ponieważ wiem, że takiego wersetu nie ma w Biblii, więc jestem dosyć spokojny, jeśli chodzi o pewne wypowiedzi. Dlaczego używa się tego stwierdzenia? Z jednej przyczyny. Żeby zamknąć usta tym, którzy wskazują na konieczność, podkreślam, konieczność pokuty, mówienia prawdy, a czasami takiego twardego stanięcia na fundamencie prawdy po to, żeby sprzeciwić się złu. Są lata 30. XX wieku. Niemcy. Cóż robi niejaki towarzysz Adolf Hitler? Zaczyna prześladować Żydów. Ale miłość jest najważniejsza. Więc nie możemy o Adolfie powiedzieć nic złego. Możemy oczywiście pomagać Żydom, możemy im podawać nieco jedzenia, wody. Na pewno nie możemy się dołączyć do tego chóru nienawistników, bo my, chrześcijanie, takich rzeczy nie robimy. No ale przecież miłość jest najważniejsza. Dla tych, którzy chcieliby w tej całej sytuacji coś zrobić jednak, ci od najważniejszej miłości mają jeszcze dodatkowy werset, taką bejsbolową pałkę, która wszystko gasi. My powinniśmy być poddani władzy, bo nie ma żadnej innej władzy, jak tylko ta, która pochodzi od Boga. Ponieważ na ten temat już niegdyś powiedziałem, więc nie będę się powtarzał, ale mogę tylko powiedzieć: głupoto, głupoto, głupoto. Nie posługuj się Biblią, bo obrażasz Biblię. Ponieważ i tak stało się w rzeczywistości. Ci, którzy uważali się za depozytariuszy Słowa Bożego, czyli protestanci, nie zareagowali wtedy, kiedy niszczono Żydów. To zniszczono ich. Kiedy zaczęto niszczyć katolików, też nie bardzo reagowali, a pewnie gdzieś tam po cichu sobie myśleli, a dobrze im tak, konkurencję nam zlikwidują. Ale kiedy się zabrano za protestantów i tak naprawdę zamordowano najwspanialszy owoc protestantyzmu niemieckiego w tym czasie, czyli Dietricha Bonhoeffera, to już nikogo nie było, kto mógłby zareagować. A niektórzy dalej mówili: miłość jest najważniejsza. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. To jest tak straszne kłamstwo, ponieważ ono obezwładnia ludzi. No bo trudno zaprzeczyć, że miłość jest najważniejsza. Pytanie, jak rozumiemy miłość? I tu leży cały problem. Jak rozumiał miłość Bóg? Czy Bóg to istota, jak niektórzy chcą dzisiaj? Nawet w niektórych kościołach takie bzdury opowiadają. To istota, która jest zakochana w człowieku? Oczywiście, że nie. Czy Bóg jest istota, która roztkliwia się nad każdym grzechem człowieka? Oczywiście, że nie. Co zrobił Bóg, miłujący, kochający Bóg? Najpierw osądził ludzi poprzez swoje prawo.
powiedział: wszyscy idziecie na śmierć. Wszyscy idziecie na śmierć. A ponieważ wiedział, że nikt nie może się uratować, to własnego jedynego syna posłał na krzyż, aby zapłacił karą śmierci za każdego z nas. To jest miłość. Bajdurzenie o miłości nie jest miłością, tylko jest bajdurzeniem. Miłość zawsze ma implikacje w postaci konkretnego działania. Bo miłość zawsze zachęca do działania. Nigdy do gadulstwa. Jeżeli ktoś zna Biblię, to wie, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości. Ale na czym ono polega? Na tym, że oddajesz siebie całkowicie do dyspozycji Boga. Twoje myśli nie są już twoimi myślami, ale myślisz jak Bóg. A skoro myślisz jak Bóg w sprawach miłości, no to sobie dopowiedz resztę. Co Bóg zrobił, który miłował człowieka? Żyjemy tutaj, na tym świecie, pełnym zła. Do tego dodajmy wzrastającego zła. I tutaj słowa są niczym. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, Jakub w swoim liście powiadają jednoznacznie, jeżeli widzimy naszych braci w potrzebie, a jedynie stać nas na czułe słówka, to znaczy, że nie ma w nas żadnej miłości. Są potrzebne konkrety. Musisz sięgnąć do kieszeni, musisz przejść się po mieszkaniu i znaleźć dla nich jedzenie, znaleźć dla nich odzienie. Musisz im pomóc znaleźć mieszkanie albo wyremontować to, które mają, bo to jest miłość. A to już nie jest bajdurzenie. To jest działanie. Poza tym, czy to nie Jezus powiedział o sobie: ja jestem droga, prawda i żywot? Jezus powiedział o sobie: jestem droga, prawda i żywot. On nie powiedział o sobie: ja jestem miłość. On powiedział: droga, prawda, żywot. Czy to nie Jezus powiedział, że tylko prawda wyzwala człowieka? Nie znajdujecie tego w Biblii? Tylko człowiek, który zna prawdę, poznaje prawdę, czyli poznaje Chrystusa, bo On jest prawdą. A przez Chrystusa poznaje całą historię człowieka, jego upadek, jego beznadzieję, ale też poznaje prawdę o tym, że Bóg oczekuje, że ten, który ją poznał, odda siebie do dyspozycji Chrystusa, aby Chrystus to ludzkie życie, to moje i twoje życie, ucznia Chrystusowego, przelał na ołtarzu za życie tych, którzy jeszcze go nie znają. Więc przestańcie, ludzie, bajdurzyć o tym, że miłość jest najważniejsza, bo nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest oddanie siebie do dyspozycji Boga. A Bóg nauczy cię prawdziwej miłości, a nie wyobrażeń o miłości. I zobaczysz, jak bardzo się myliłeś w opowiadaniu tym, że miłość jest najważniejsza. Gdyby miłość była najważniejsza, to dlaczego sprzeciwiasz się mordowaniu dzieci nienarodzonych? Dlaczego sprzeciwiasz się pijaństwu? Dlaczego sprzeciwiasz się morderstwom? Dlaczego sprzeciwiasz się kradzieży? Dlaczego? Przecież miłość jest najważniejsza. Masz kochać złodzieja, bandytę, mordercę, a nie mówić mu, że ma się nawrócić. Ale nie, miłość jest najważniejsza. Ludzie, zacznijcie myśleć. Zacznijcie myśleć. Nie dajcie się oszukiwać, bo tym, który mówi, że miłość jest najważniejsza, to jest diabeł. Ponieważ diabeł w ten sposób rozbraja chrześcijan. Czasami bardzo naiwnych chrześcijan, czasami tych, którzy dopiero co znaleźli się na drodze uczniostwa i trafiają na pseudonauczyciela, który mówi: słuchaj, nic nie jest ważne, tylko miłość. I on zwyczajnie tego młodego w wierze okłamuje, oszukuje. Oszukuje. Nie, miłość nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest twój stosunek do Boga. Oddanie siebie do dyspozycji Bogu. Na tym polega miłość. Dokładnie na tym. A później słuchaj się Boga. Słuchaj się Boga, a jak chcesz sprawdzić, czy Bóg mówi do ciebie, czy też mówi ktoś inny,
Otwórz Biblię i dowiesz się właśnie tego, co mówiłem przed chwilą, że to prawda wyzwala człowieka, że to Jezus, który jest prawdą, jest tym, który człowieka prowadzi do prawdziwego życia. Że jak chcesz miłować ludzi, to oddaj za nich swoje życie. Oddaj za nich swoje życie. Że jeśli chcesz być człowiekiem, który słucha się Boga, to nie milcz wtedy, kiedy spotykasz zło, ale nazywaj zło złem. Nazywaj kłamstwo kłamstwem. Nazywaj obłudę obłudą. A nie uciekaj jak tchórz i nie kryj się za powiedzeniem, że miłość jest najważniejsza. Bo to jest kłamstwo. Straszne kłamstwo, bo to kłamstwo niestety zniewala ludzi. I wielu, którzy nie znają Biblii, dają się złapać na ten lep i są bezbronni. Całkowicie bezbronni. Ponieważ nie potrafią, nie umieją się sprzeciwić tym, których uważają za swoich mistrzów, za swoich nauczycieli. Kochany bracie, kochana siostro, Biblia wzywa nas do miłości wzajemnej. Ale w jaki sposób nas wzywa do tego? Czy nie najpierw masz ukochać Boga? Czy to największe przykazanie nie mówi najpierw o twoim stosunku do Boga, a później przez Boga o miłowaniu człowieka? Czy Biblia coś mówi o zakochaniu? Nie. Nie. Biblia mówi o miłości agapi, czyli miłości, która daje siebie do dyspozycji. Czy Pan Jezus chodził po świecie i mówił wszystkim: Bóg was kocha? Nie, nie mówił tego. Przecież on mówił do niektórych: lepiej byłoby, żeby wam kamień młyński uwiązać u szyi i utopić was, niż pozwolić na to, żebyście do upadku przyprowadzali ludzi. Przecież on mówił do wielu nauczycieli: biada wam, biada wam, biada wam. Cała długa lista, kiedy Jezus mówi: biada wam. Ile razy Jezus mówi do Żydów: idźcie precz. Mówi do nich: jesteście synami diabła. Jezus nie kochał tych ludzi? Jeżeli jesteście tak głupi i tak naiwni, że rozpowiadacie wokół: Jezus was kocha, Jezus was kocha, to siejecie śmierć, a nie siejecie życia. Bo życie zaczęło się od przelania krwi. I życie musi się zacząć od wyznania grzechu. Życie musi się zacząć od tego, że człowiek utożsami się z przelaniem krwi i zrozumie wtedy, czym jest miłość. I zrozumie, że prawdziwa miłość boli, że prawdziwa miłość zawsze przynosi cierpienie, że prawdziwa miłość zawsze prowadzi człowieka do sytuacji, w których niestety czasami musi powiedzieć twarde słowa. Nigdy, nigdy nie mów, że miłość jest najważniejsza, ale zawsze możesz powiedzieć, że miłość do Boga jest najważniejsza. A Bóg ci resztę wytłumaczy. A jak nie rozumiesz, czytaj Słowo Boże i zrozumiesz. Amen.